Witamy Państwa w drugim wydaniu programu Pakt TV. Powstaje on w ramach projektu Pakt.com.org realizowanego przez Fundację na Rzecz Kolegium Polonikum i Gminę Krosno-Odrzańskie. Dziś przyglądamy się współpracy gminy i organizacji pozarządowych w praktyce. Zaczynamy od sondy. Spytaliśmy mieszkańców Krosna, czym jest dla nich dobro wspólne, jak je budować, jak o nie dbać. Poznamy również wyniki mini-diagnozy społecznej Krosno-Odrzańskiego, przedstawionej w dość nietypowy sposób. Na koniec zagościmy w Stowarzyszeniu Przystań, które od 2006 roku wspiera osoby niepełnosprawne. Serdecznie zapraszamy. Gdyby każdy z nas myślał tylko o sobie, świat nie mógłby istnieć. Nie moglibyśmy ze sobą współdziałać, nie pomagalibyśmy sobie, nie byłoby parków, prawa ani dróg. To jest nasze dobro wspólne. Od tego, jak je rozumiemy, czy potrafimy je tworzyć i szanować, zależy nasz poziom życia. Zapytaliśmy mieszkańców Krosna Odrzańskiego, czym jest dobro wspólne. Pytanie okazało się niełatwe. Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. Dobro wspólne? No, odpowiada tam jakieś... Służy wielu ludziom po prostu. Tutaj ten plac, no jest to dobrem wspólnym, trzeba je szanować, dbać o te dobro wspólne. No ja wiem, no, żeby szanować się, żeby nie kłócić się, nie kraść, o tak, by kogoś bić. I tak się głęboko zastanawiam, ale dobro wspólne to mi się kojarzy właśnie z czymś pod tytułem, że wszystko dla nas. A jakieś przykłady dobra wspólnego? Dobro wspólne, proszę Panią, powiem szczerze, uczciwie, to szalta publiczna. Może jakieś urządzenia, może jakieś takie, może park. Jak powinni mieszkańcy dbać o takie dobro, Pana zdaniem? Przede wszystkim trzeba myśleć właśnie nie tylko sobie, a o innych, o samym społeczeństwie i działać w tym kierunku przede wszystkim. No, tak, żeby nie szkodzić, nie krzywdzić, nie niszczyć. Na to samo pytanie odpowiedział również Tomasz Miechowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. W gruncie rzeczy dobra wspólne są zależne od tego, o jakich ludziach mówimy. Jeżeli jest grupa rodziców w jakiejś szkole, to dla nich dobro wspólne to są ich dzieci, które chodzą do tej szkoły i robią wszystko, żeby im było lżej, tym dzieciom. Jeśli mówimy o mieszkańcach jakiegoś obszaru, jakiejś gminy, to ludzie też ustalają sobie te rzeczy, które ich łączą. One się przejawiają w przeróżny sposób. Czasami artykułują to radni, będąc w Radzie Miejskiej, bo w końcu startowali, żeby realizować coś dla dobra wspólnego, a czasami są to grupy nacisku mieszkańców, nie wiem, organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne na różnego rodzaju osiedlach, których łączy jakiś drobiazg do zrealizowania. Chcielibyśmy, żeby nasze miejscowości były zadbane, czyste, żeby dużo się w nich działo. Każdy z nas może się do tego przyłożyć. Jakie jest Krosno Odrzańskie? Jakie może być za 20 lat? Przedstawiciele władz miasta i lokalnych organizacji pozarządowych odpowiadali na te i inne pytania podczas wspólnych warsztatów. Przyglądali się swojemu miastu w nietypowy sposób. Podczas jednego z zadań szukali potencjału, który można wykorzystać do rozwoju miasta. Jakie są zasoby gminy? Oczywiście tereny inwestycyjne, które tutaj mniej więcej tak ujęliśmy. Dobre zniżki dla inwestorów, żeby przychodziły. Chcielibyśmy spiąć może nawet nie dwa sektory, ale trzy sektory. Tereny zielone, które mamy wokół gminy w bardzo dużych ilościach. Wykorzystanie całego terenu, który jest w okolicach właśnie mostu i portu, żeby jakiś taki bulwar powstał, stworzenie jakiegoś miejsca takiego, że można było smacznie zjeść, żeby wycieczki, które przypłyną do nas, do Krosna, żeby to była nasza wizytówka. Zdaniem drugiej grupy potencjał Krosna to przede wszystkim ludzie, ale także zasoby komunalne. Jak je wykorzystać? Propozycja wykorzystania zasobów już istniejących gminy. Zamek rozumiany jako miejsce działań kulturalnych i propozycja, żeby ten zamek przewędrował przez most. Póki co nie mamy takiego pięknego mostu w Krośnie, ale równie urokliwy, do osiedli, które znajdują się, czyli do mieszkańców, którzy znajdują się w górnej części miasta. Nieco inaczej spojrzała na Krosno grupa trzecia. Wyobraziła je sobie jako ludzika. Ja bym nie zaczęła od ludzika, tylko bym zaczęła od tego koła zębatego i tego, co się w nim zawiera, ponieważ to ma stanowić jeden mechanizm, który ma dobrze funkcjonować. I rzeczywiście ten ludzik, którego narysowaliśmy, ma symbolizować głowa, wiedza i doświadczenie, korpus, serce, które ma symbolizować miłość do Krosna i korpus, czyli wszyscy mieszkańcy Krosna, nasza społeczność. Nogi jakby podstawa naszej gminy. Na każdym plakacie jako potencjał wskazani zostali mieszkańcy Krosna.
szczególnie osoby starsze i młodzież. W Krośnie dzieje się, czy w gminie wiele propozycji dla osób starszych, ale tak naprawdę nie próbujemy ich wykorzystać w sensie pozytywnym, wykorzystać ich wiedzy, doświadczenia, tego, że mają więcej czasu, bo nie są już czynni zawodowo. I wydaje się, że niewykorzystanym zasobem są dla nas dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum, gdzie moim zdaniem powinno się od najmłodszych lat wspierać i aktywizować je w klubach wolontariackich, chociażby pomoc dla schroniska, pomoc osobom starszym. Takie właśnie elementy bardzo aktywizują, jak dziecko pozna od najmłodszych lat i się tym zarazi. Myślę, że połowa przy tym wytrwa i będzie działać później. W ten nieszablonowy sposób powstała robocza diagnoza społeczna Krosna-Odrzańskiego. Jest ona punktem wyjścia do szukania nowych możliwości. Diagnoza nie musi być długim, nudnym dokumentem. Przekonuje o tym Marta Lewandowska. W tym wszystkim znalazły się bardzo wnikliwe, bardzo szczere i być może nieoczywiste na pierwszy rzut oka elementy do diagnozy. To oczywiście może być baza do potem już do dołożenia innych narzędzi, weryfikacji tych diagnoz, szukania przyczyn różnych zjawisk, które obserwujemy. Natomiast tak naprawdę metody, które czasem te socjologiczne, tak badawcze, które nam się wydają takie trudne i w ogóle oderwane od rzeczywistości, no właśnie, bo one czasem są oderwane. Rzeczywistości. Kto lepiej wie, jak u nas jest, niż my sami. Diagnoza to pierwszy element paktu współpracy, innowacyjnego narzędzia, które ma pomagać samorządom lepiej współpracować z mieszkańcami. Po raz pierwszy jest ono wdrażane właśnie w Krośnie Odrzańskim. Stowarzyszenie Przystań powstało w 2006 roku. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizujemy dla osób z niepełnosprawnością różnego rodzaju przedsięwzięcia, które tak naprawdę mają na celu ich zaktywizować społecznie i zawodowo. I tak naprawdę dostosowujemy to do lokalnych potrzeb i do lokalnego rynku. Głównie w ostatnich latach jesteśmy nastawieni na rehabilitację zawodową, ponieważ zauważyliśmy, że jest to taka nisza wśród w ogóle takich społecznych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, tak? Czyli robimy dużo dla nich imprez, uaktywniamy ich, wyciągnęliśmy już z domów, ale to już ten proces bardzo długo trwa. Teraz chcemy pokazać, że osoby te doskonale odnajdują się na rynku pracy, że czują się dowartościowane, spełnione, że mają tak naprawdę ten cel w życiu jak każdy człowiek. Jedną z osób, które najpierw korzystały z pomocy stowarzyszenia, a teraz pomagają innym, jest wizażysta Paweł Majewski. W ramach projektu Akademia Umiejętności Społeczno-Zawodowych prowadzi zajęcia dla podopiecznych z całego województwa. Uczy, jak dobrze wyglądać w pracy. Dzięki niemu panie stają się piękniejsze. U mnie skąd się to zrodziło? Interesowałem się tym od zawsze, tak? Oglądałem jakieś programy telewizyjne, czytałem różne czasopisma. A odkąd się dowiedziałem, że są takie kursy, postanowiłem je zrobić, tak? 3, 4 i ry. Uuu, i co, Gośka? Jak kolitur. Jak wyglądasz? Podoba ci się? No, super wyglądasz, zobacz. Poznajesz się? Wie? Siebie? Gosia, powiedz jak ten. Jak się podoba nowy makijaż? Jak się pani czuje? Ja czuję, jest super. Paweł Majewski jest jednym z członków Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej. Spółdzielnia działa już trzeci rok. Pomogliśmy utworzyć się spółdzielni socjalnej, która jest złożona z osób z niepełnosprawnością. Jest tam 5 członków, pracowników i oczywiście cały czas nowi dochodzą. Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej, po części organizacją pozarządową, a po części małym przedsiębiorstwem, gdzie prowadzi działalność gospodarczą i tym samym zarabia pieniądze, z czego utrzymuje swoich pracowników. Spółdzielcom z Krosna udało się znaleźć swoją niszę na rynku. W tej chwili głównym naszym działaniem są usługi sprzątające, czyli sprzątanie klatek schodowych, pranie dywanów, pranie tapicerki samochodowej, w tej chwili nawet sprzątanie biur. Choć utrzymać się na rynku nie jest łatwo, spółdzielcy są już zaprawieni w bojach. Życzymy im dalszych sukcesów, nowych zleceń i pomysłów. Kolejne wydanie Pakt TV już w styczniu. Zapraszamy. Program jest wydawany w ramach realizacji projektu Pakt.com.org, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.